Nie narzekam na swój los. Jestem człowiekiem fortuny, co swą fortunę odnajdzie. Gilgamesz. Historycy uznali go za symbol władzy i potęgi, ale... Libertalię. Legendarną i zaginioną piracką utopię. Największy piracki skarb wszechczasów mamy w zasięgu ręki. Ty kierujesz! Co? Czyś ty zwariował na resztę? Tak! O, nie, nie, nie! No hej, cześć, tu Mr. Knight of Uncharted Remastered, odcinek 8, tak, na pewno. Ostatnio skończyliśmy sobie z historii na Madagaskarze, kurde pieczone. W tym miejscu, w tej katedrze, przypominam, sam udał się do drugiej katedry i właśnie poszukujemy dalej wskazówek odnośnie naszego skarbu. W którym miejscu może być, a w którym go nie będzie. A tędy. Gra nas prowadzi już. Rozejrzyjmy się dokładnie. Sorki ludzie, sorki. O, mamy coś. Czyżby to był skarb? Chciałbym. Przecież to może być podroba. Kradniemy? Mogę ci dać 50. 400 dolarów. To autentyk. Jest jeszcze paru innych chętnych. Spróbujmy ostatni raz. 200. Okej? Więcej nie ma. Nie oddam tego cuda za mniej niż 300. To moje ostatnie słowo. Dobra, biorę. 300. Serio? Wzięliśmy to? Proszę. Widzisz? Tak się interesuje. Nic nie mówię. Ja bym to za 250. Zabytkowy kompas. Przynajmniej jakiś skarb sobie kupiliśmy, a nie znaleźliśmy. Skoro jako skarb gra to zaliczyła, to znaczy, że... To było dosyć... Drogie. Tu nic. Też nas to czeka, kiedy wrócimy do Stanów. Tu nie ma żadnego. Aha, coś jest. Ej, koledzy, nie widzieliście tu jakichś skarbów piratów? Hej. Przepraszam, ale oni nie cierpią. O! Ech, to przepraszam. Proszę, pomogę. Ojej. Oj, saliwam. Zagapiłem się. Przepraszam za przyjaciela. Dawno go nie kradę. Coś ci się przyśniło. Szukam jakiegoś skarbu. Dobra, ja nic na razie nie widzę. Idziemy przed siebie. O, co to jest? Król, jak król Julian. Tu jest lemur. Chodź zobacz. Hej, Sari, patrz kto wrócił. Fajny ten lemur. Słucham? Będziemy z tego w jednym kawałku. Sam ci. Mogę go nazwać Wiktor? Jasne. Kurde, ja w słuchawkach słyszę to, co się dzieje wokół mnie i nie rozumiem ich dialogów. Raczej przystojnie. Kurde, nic nie rozumiem. Absolutnie nic nie rozumiem. Co oni gadają? Czytam napisy, bo w słuchawkach słychać wszystko naraz. Szuc! Panem Wyle, stop!
Zobaczmy tę katedrę. Zamknięte. Trzeba będzie się zakraść. Dyskretnie. Zwykle tak się rozumie słowo zakraść. A. No. Dyskretnie? Nie no, spoko. Ja to zrobię bardzo dyskretnie. Chyba się tędy przeciśniemy. Damy radę. Jezu. Wysoko. Poradzisz sobie? Zajmij się sobą. Nie pierwszy raz tak wysoko. Widok jest świetny, co? Ło. Robi wrażenie, kurde, serio. Jesteśmy w katedrze. Okay, zaczynamy. Nic zabawę. Prostszego. Już pierwsza wskazówka, waga. Englanda, jak na mapie. Czego szukamy? Dobre pytanie. Spójrzmy na sufit. Na suficie nic. To idziemy przed ciebie. Bo widziałem ostatnio film Uncharted. Trzeba było patrzeć na sufit. Wow. I co tu jest teraz takiego? Wysoka wieża zegarowa. Tak, to prawda. Coś taka inna. A to, co to jest? Monetkę tam mamy włożyć? Co według ciebie? To prostizna. Byle dzieciak mogę tą monetę znaleźć, by to włożył i co? I co wtedy by się stało? To znaki zodiaku. Spójrz, jest lew. A, ty? Cztery znaki. Cztery dzwony na górze. A to na zewnątrz. Aha, bo nikt tego na zewnątrz nie słyszy, tak? O ja chodź, ja pitole. Dzwoń po samym. Prawie się. Skorpion, wodnik, lew i lew. Skorpion, wodnik, lew. Hej, sam. Jesteśmy we właściwej wieży. Odzwoń. W tym mieście jest kiepski zasięg. No, nie ma sensu czekać. Musimy się wspiąć, bo nie da rady inaczej. No i gitara. Udało się jakoś. Zaraz wracam. Szkoda, że wszystko się tak tutaj... Niemożliwe. Ej, zobacz, Sali, zegar wciąż działa. Zauważyłem. Postaraj się nie utknąć między kołami zębatymi. Się wie. No, dokładnie tak. Spinaj się. Nejcik. No nie bez powodu tu jest. Wytyfy. Dobra, nie szczaiłem, ale trochę... Śmieszna sytuacja. Czyli tu z boku nic nie ma. Na ten bok też nie przejdziemy. Bardzo w to wątpię. Rozumiem. Nie chodziło o to, żeby przejść tam. Chodziło o to, żeby wejść tu. A, za blisko. Wszystko gra? Tak, w porządku. Okej, uważaj na palce. To my wchodzimy. Powinienem się martwić? Nie, wszystko gra. Zaufaj mi. Gdzieś to już słyszałem. Wo. I teraz? Nej, co ty, boisz się skoczyć, chłopie? Co tam było pierwsze, powiedzcie mi? Skorpion.
Ale skorpion jest trochę wyżej. No. No to kręcimy. Oj, Nate. Udało się. Masz karę, widzę. Zamek skorpiona puścił. Okej, ruszam do kolejnego. Wodnik. Ciulwi, gdzie jest ten wodnik? Wodnik. Będzie głośno. Lew jest ostatni. Jeszcze tylko dwa wody. Zobaczmy. Lew, byk. A czyli teraz lew, a potem byk. Nie. Ups. Spadliśmy prosto pod nogi Sullivana. To nie było planowane. Dobra, nie pisz już tyle w tym dzienniku, dziękuję. Tylko podjechać w górę. No co ty nie powiesz? A, czaję. Takie sprytne rzeczy. Lew, chodziłem z jedną ulicą. Tak? Będzie głośny. Okej, trochę za głośno. Już to mówiłeś. Lew jest otwarty. Okej, jeszcze jeden. Idziemy na górę. Aj, czemu ten zegar wciąż działa? Kurde, utrudnia nam robotę. Nie, gra nam daje możliwość zakręcenia skorpionem jeszcze raz. Oj, mamy problem. Zaczyna mnie odwrócić. No, to trochę może, faktycznie. Sam się odzywał? Jeszcze nie! A na pewno nic mu nie jest. Ale to my chyba jesteśmy w dobrej wierze. Wierzy. Yes! Udało się. Tego już tyle dzieciak by nie zrobił. Byk się odblokował, a na podłodze pojawił się symbol Averiego. Co? Na ten. Na tym koniec. Hej, na górze jest jeszcze jeden dzwon. Zaczekaj, idę na górę. Okej, uważaj na koła. O, patrzcie, co się stało. Gra nam ładnie drzwi podstawiła, schody pod nogi podstawiła.
I to sama z siebie. Jak fajnie. I miło z tej strony, że tak powiem. Podobało mi się to. O, dźwignia. Czasowe zatrzymanie. Muszę przyspieszyć. Ledwo co? Wow. To się nazywa widoczem. Mate. Czemu nie idziesz? No nie chce mi iść. No Night, kurde nie. On chyba nie domaga. A ten wejdę? A już, rozumiem. Oj, styknie dzięki temu. Oj nie, o, teraz styknie. Mamy taką godzinę, jaką chcemy. Teraz styknie z przejściem. Ha. No już nie przeszlibyśmy drugi raz, także nie możemy spaść. No, a propos podania. Ale czuję, że wysoko jesteśmy. O, panie. A, tu cię mam. Wow. Czemu oni zawsze, jak robią mapy do Uncharted, to jest woda wokoło. To chyba jest ta sama tekstura co Madagaskar, tylko przerobili budynki. Ale nie wiem, wydaje mi się, że to jest dokładnie to samo. Tylko to delikatnie przerobione. Delikatnie, wiecie o co chodzi, żeby wyglądało inaczej. Ale to moje wrażenie, z pewnością tak jak ja mówię nie jest. Ale mogłoby być. Okej, Sally! Jestem na górze! Będzie hałas. Nie jak ciul. Sally, uważaj! Przepraszam, kołowrót spadł. No my. Muszę sam uderzyć w ten dzwon. O nie, nie, nie. Ach, dobra, zaczynamy. Ale będę miał jajce. Do tyłu i do przodu. I jedziemy z tym. O nie. Au. Thank you.
No i ważne, że byliśmy już na dole. Ale nas wzięło i kręciło. Dobrze, że krwi nie było, po kurde. A, jeszcze. Jasny grid. Przejście się w teorii otworzyło. Chryste, panie. Chryste, panie. Tylko tyle. Można i tak. Jesteś cały? Ja jeszcze nie wiem. A ty? To po co te zamki? Poza tym zamki otwieraliśmy, skoro mogliśmy od razu rzucić cały dzwon. Naprawdę, nie rozumiem. Hej, patrz! Moneta! Chcesz? Jasne, dlaczego nie? Pewnie się przyda jeszcze, skoro już raz się przydała. Nie obraziłbym się na złoto i klejnoty. Sam, nareszcie, w porządku? Przeszukałem wieżę, pusto. Cóż... My za to jesteśmy tam, gdzie trzeba. Czekamy na ciebie. Poważnie? Okej, już jadę. Już jedzie. To dobrze. Wiedzieliśmy, że Nathan będzie miał tą właściwą wieżę. Ja bym się zdziwił, gdyby gra nam pokazała, że Nathan wybrał niewłaściwą. Sali! Przecież wiem. No, wiesz, ale stałeś sobie. Ej, to nasi panowie? Ta, chyba Henry tak. Avery, Thomas Tu. A to co to jest? Tylko czego? Najgorszego klubu poszukiwaczy w dziejach. No, to symbole Avery'ego i Tu. Wyglądają trochę inaczej. Tak, są ozdobione gwiazdami. Łatwizna. Ale jak należy je ustawić? Łączyć gwiazdki. Prościzna. Okej. Rozejrzymy się? Tak, czekaj chwileczkę. Znów pirackie symbole. Adam Baldridge, and Bonnie i Christopher Condent. Że ty te nazwiska pamiętasz. A są tu jakieś gwiazdki? Jest zbyt dużo możliwości. Sprawdźmy, dokąd prowadzą te drzwi. Wciąż mam nadzieję na skarb. Nie ty jeden. Nie ty jeden. I zobacz, miałem rację. Baldridge, Bonnie i Condent. Wyśmienicie. Tylko co oni tu robią? No przekonajmy się. Wow, się. Ale wąsy. Prawie tak okazałe jak twoje. A, ujdą. Nie. Patrzcie, co tu jest. Spójrz na te gwiazdy. Są takie same jak na symbolach Avery'ego i Tua. O, masz rację. To rysuje? Czy co on z tym robi? No tak, Condent, czyli jednoręki Billy. Widać, jedna była sztuczna. To kolejny z tych gwiezdnych wzorów. Tak, ale ten się różni od poprzedniego. A, faktycznie. Bystrzacha. Co myślisz? O symbole Avery'ego i Tu. Gwiazdy się tam ustawiały, pamiętasz? Tutaj jest tak samo. Myślisz? No dobra. Nie, na odwrót. Tu. Tu. I. Tu.
Dobra, mamy mniej więcej jak to zrobić. Okej. I gitara. Widzieliście? Jeszcze jedne drzwi. Więc kim są ci goście? To... no... są chyba... Nie wiesz, prawda? Ej, na świecie żyło wielu piratów, tak? Utknęliśmy. Nie utknęliśmy. Daj telefon. Zadzwonić do przyjaciela? Ciepło. Napiszę do brata. Róbmy zdjęcia, a nie. Dobra. Wiesz co? Te obrazy są całkiem ładne. Jeśli nie znajdziemy skarbu, sprzedajmy je muzeum. Poszukajmy tych wzorów. Okej, okay, tak tylko mówię. Ej, Sali, podnieśmy to. Robi się. Było dzięki. Jakieś trzęsienie, czy coś w tym stylu? Nie musieliście aż tak powieszać, wystarczyło położyć na ścianie. A kogo to obchodzi? O mnie. Po co to sama pisać, skoro to jest podpisane? Joseph Farrell. Spójrz na twarz Farrella. Wolałby no być gdzie indziej. Nie. Nie. No i nic. Nie. Nie. Coraz trudniejsze to się robi. No i nic. Nie. Nie. No i nic. Nie. Nie. No i nic. Nie. Mamy to. Tu było. Nathan. Telefon. Hej, siedzisz jeszcze w wieży? Tak, właśnie z niej zszedłem. O co chodzi z tym zdjęciem? Później ci opowiem. Na razie powiedz, kto jest kim. Delfiny to Richard Wand. Trójząb to Joseph Farrell, a dwie ręce z perłą to William Mays. Okej, okay, świetnie. Zostań gdzieś, gdzie masz dobry zasięg. Na wszelki wypadek. Czekaj, Nathan, znalazłeś skarb? Jeszcze nie. Muszę rozpracować mechanizm. Odezwę się. Aha. Richard Wand był kapitanem Delfina. O, konkurował z Baldridge'em o nagrodę za najlepszą perukę. Nie. Jak nie? No i nic. Nie. Aha. Co trzyma ten posąg z portretu Maysa? Jego okręt to perła, więc może perłę? Dosłownie. Nie. No i nic. Nie. Nie. I pokrzyku. Tutaj. Czasami jak się nie widzi, to lepiej kombinować byle jak. Według mnie. Ale według was może być inaczej. Płopani. Trudno się zaczyna robić. Pasuje? Nie. To? Oczywiście, że tak. To czyli to trzeba jeszcze dopasować tu. Albo nie. Niestety to nie pasuje, ale to pasuje. Tu są cztery, a tu są trzy.
4. Mamy to. Łapy w prawo, harpun do góry, to jakoś tak. Wykombinujemy. Dobra, nie wykombinujemy jednak tego tak, jak ja to chciałem wykombinować. To do góry, ale to. To odpada. A to? Żeby tak tą stroną to zrobić. A to bok, to tak. Rzekomo. Dobra, nie kombinujemy tak, bo tak się nie uda. Nie tak szybko, jakbyśmy chcieli. Nie. Oto. To się musi w jakiś sposób łączyć. Dobra. Ręce w dół, harpun w lewo. A tam to już będzie git. Mamy to. Okej. To co my tutaj mamy? Jestem w ciężkim szoku, że tego nie wiesz. Ja wiem. Sprawdzam tylko, czy sam też wie. Lubi czuć się przydatny. Tyle. No, dokładnie. Cholera. Co tu się wydarzyło? Pewnie jakaś pochodnia spadła. Sprawdźmy to, co zostało. Nie rozpoznaję go. Jest sporo młodszy od pozostałych. No i nic. Nie. Nie. No i nic. Nie. Nie. Jeden. Ło. Teraz będziemy mieli kombinację na cztery. Robi się ciężko. O, sam mi odpisał. A,
Widzisz, Sally? Wychodzi na to, że nawet sam nie wie wszystkiego. Nieładnie się tak chlupić. No i dobra, popatrzmy na obrazy. Nie wszyscy nie piraci ma nazwiska. Wygląda na Maura. No i nic. Nie. Nie. No i nic. Nie. Nie. No i nic. Nie. Nie. A tu, dobra. Nie szukałem tam, gdzie będzie spalono, ale... Yazid al-Basra. Wygląda na hindusa. No i nic. Ciepło. Mogoł. Zaraz, Avery przypadkiem nie okradł Mogoł? Honor w oczach złodziei. Jakby to się w ogóle liczyło. Edward Endland. Miły grubas. Grubasek? Nie. No i nic. Nie. To jest chyba ledwo widoczne. Tu. Ale znalazłem jednak. Dobra. Dobra, mam nazwiska dwóch piratów. No, powinniśmy to rozgryźć. A to o co chodzi z tym? No po co te znaki zapytania? To się rzekomo zgadza. Ale to już się nie zgadza z tym. Co znaczy, że to może pasować się równie dobrze do... tego. No, niestety nie. O. Może. Patrzcie. Nie. Nie patrzcie. Teraz patrzcie. Waga w prawo to coś do góry nogami. To będzie prościzna. Chwila, przypomnijcie mi. Prawo, góra. No ej. Tak. Zdecydowanie to tu nie pasuje.
Uwaga, do góry nogami, lewo, dół. Do góry nogami, lewo, dół. Mamy to. I co to ma być? Jeszcze nie wiem. Może zapytaj sama? Serio? Hej, mówiłeś, że jest ekspertem od piratów. Tak, tylko mówię. Okej, okay, numer jeden. Dobrze, numer że macie dwa. Telefony. I bez telefonu by wam nie poszło. Dobra, być może on coś wymyśli. Wiesz, to mi przypomina... Czekaj. Co robisz? Przecież masz zdjęcie. Trzymaj. Rekruci Everiego na pewno nie mieli smartfonów, prawda? Zapewne. Tylko w ten sposób mogli znaleźć jakieś wskazówki. To są wskazówki? Ha, pokaż. Łączenie całego świata. Dobra, to mogą być pasaty. Tak, a to chyba szerokości. I myślę, że znowu trzeba pakować mandżur młody. Znowuż? Co? Brodeus quod licentia. Co to znaczy? To niemożliwe. Co niemożliwe? O Boże, to oczywiste. Nate. Jak ja mogłem to przeoczyć? Dobrze, kapuję, jesteś geniuszem, ale gadaj o co chodzi. Cześć. Sam, masz zdjęcia? O nie. No proszę, dzwonię sobie spokojnie do Sullivana, a kto odbiera telefon? Jak tam, Nate? Cześć, Rafe. Kopelat. Skąd masz ten numer? Ale co przeoczyć? Sali zostawił go na serwetce? Chciałbym. O wiele taniej by mnie to wyniosło, nie? Nie, niestety musiałem stracić kupę kasy, żeby was znaleźć. Tak. Mam nadzieję, że nie wydałeś za dużo na Averiego. Jest spora konkurencja. Tak, zrobiliście kilka sprytnych ruchów. Ale liczy się tylko to, kto pierwszy dorwie jego skarbce, nie? Może chcesz się założyć? Ej, Nate, wiesz, nie odmawiam, ale moja wspólniczka... Cóż, ona raczej woli minimalizować niepotrzebne ryzyko. Wow, Rafe Adler chodzi na cudzym sznurku. Czasy się pozmieniały. Słuchaj, Nate, złożę ci jednorazową ofertę. Zostaw to wszystko. Jedź do domu, ciesz się życiem. A ja o wszystkim zapomnę. Bo cię lubię. To kusząca propozycja, Rafe, ale niestety... Nie mam w zwyczaju wycofywać się, kiedy mam przewagę. Okej. Okay. Brodeus quod licentia. Zabogaj wolność. Fajne fotki. Ta kompozycja. Zhakowałeś komórki. Zwinęliście mi krzyż. Słuchaj, Nate. Jeśli jesteś taki bystry, za jakiego się masz, przyjmiesz ofertę. To jak będzie? Słuchaj, miło się z tobą gawędziło, ale mam kogoś na linii, więc... Nate, jeszcze jedno! Nate! Co? Chyba zdajesz sobie sprawę, że wasze telefony mają GPS, nie? Trzymaj się, stary. Super. Niech zgadnę, uzbrojone drawy już tu jadą. Sam! Za Boga i wolność. Nathan, wiesz co to znaczy? Sam, posłuchaj. Musisz się ukryć i to już. Wolność. I zniszcz swój znaczy? Telefon. Co się dzieje? Rej wie, gdzie jesteś. Musisz znaleźć jakąś krew. Sam? Sam! Hej! Kupię ci nowy. Musimy stąd wyjść. Co znaczy za Boga i wolność? Nie rozumiem, o co wam chodzi. Będzie głośno. O.
No ludzie są zdziwieni, jakbyście nie słyszeli tych dzwonów wcześniej. To chyba wieża sama. Nie chyba, tylko na pewno. Chodźmy. Tędy. O, przepraszam. Przepraszam. Skizuma. Jak myślisz, kiedy Rejf tu dotrze? Nie wiem, ale nie czekałbym na niego. Też wolę nie wiedzieć. Za Boga i wolność. Sorry, bro. Chodź, tutaj, Nate. A, już się zaczyna. Amunicja. O nie. Ale obrywamy. To zły pomysł był. Nie udało się. Jakim cudem mogliśmy zginąć? I don't understand this today. Mam już to gdzieś. Biegnę sobie tak jak niewygodnie. No nie. I zabił nas ciosem jednym. A to skurwesyn. Uuu, ja mu dałem. Znowu, skąd on się tu wziął?
Dobra, już mam pomysł na niego. Chodź tu. Dobra, już wiem co zrobimy. Tym razem na pewno. Już wiem którędy. Jak to? Dobrze się bawisz? Ale jestem w dupie. To tu rządzi? Tak. Owszem. Spadamy. Jak się dostaniemy do sama? Jedź cały czas w dół. Genialny pomysł. Hej, są kolejni. Natan, Chryste Panie. Ciekawe, gdzie ci ludzie się porozbiegali nagle. Jeżeli o taki kraj wychodzi, to nie jestem dobry. Jeszcze nie leczyłem. Chyba zgubiliśmy ich. Aj, wiesz. Kubańce. Tu się nie da kierować, mam wrażenie, że gra kieruje pojazdem za mnie. Tu. Nie złapią nas. Nie zginę tak łatwo. No chyba tak. Chyba ich zgubiliśmy. Hej, co? Jesteśmy spaleni w tym miejscu. Dopisz się do listy. No, kolejne miasto, w którym nie możemy przebywać. Serio? Wynówka, jedź naokoło. Ajajaj. Przeszkodę nie przyjadą. No nie wiem. Czekaj! Spokojnie ogarniam! Po dachu. Dajemy prawo. Dojrzamy! Rozglądaj się za samym! Blisko już. To chyba on! O tam!
Trzymaj się! A co ja cały czas robię? A skąd ten ma motor? Skąd masz motor, Sam? Jak się do niego dostaniemy? Nie mam pojęcia. Lepsza go boję. No, najwyraźniej za mało, skoro jeszcze żyjemy. Ważne, że wam humor dopisuje, panowie. Masz pomysł, jak się dostać do sama? Jeszcze nie. Lecz od droga obłowy. Widzę. Uwaga, moment ze zwiastu, na który jest na moim kanale. Od na początku odcinka. Masz, kieruj! Widzicie? To jest moment ze zwiastunu. O nie! Musimy się wspiąć jak najszybciej. Nie. Au. No i napisy, koniec gry. Nathan nie żyje.